Mamy lekki mrozik. Pewnie z minus 2, z minus 3 stopnie. Tu jest wszystko zamrożone. Nawet te kałuże, które są na trawie i przy placu zabaw są zamrożone, więc no, pogoda piękna. Idealna pogoda na narty. Słoneczko świeci. Górnie widać, bo nas oślepia. Ale jest pięknie, zapowiada się bardzo fajnie. I myślę, że możemy dzisiaj jechać po siadanku na narty z Mateuszkiem i z Justynką. Do zobaczenia. Dlaczego nie mogę zejść na dół? Co tam przygotowujecie z mamą i z Michasiem? Jak widzisz kamerkę, to powiem. Nie, nie dam ci. Nie mogę tam zejść na dół, bo coś tam kombinują chłopaki z mamą. Ja wezmę kamerkę, co sobie zejdę i powiem i ci wejdę. I dam. Sekret, dlatego tata nie może zejść, bo dla niego robimy właśnie niespodziankę. Dla niego niespodziankę. Okej, dlatego tata nie rozumie. Przyszła szczątaczka i zrobimy mu śniadanie. Misio jest za Spidermana, dzień dobry. Smaczka wyjmij. Spidermanie. Powiedz cześć. Cześć! Cześć, Spidey! Kogo dzisiaj uratowałeś? Dziadków? Dziadków chyba uratowałem. Robiliśmy tam, bo miałam pajęczynę. Naprawdę? No to mega! A co jeszcze było? Dobra, rozbieramy się. Udało się znaleźć plac zabaw, który nie jest mokry, który, na którym nie ma kałuży. Bo wszystkie, które tutaj są, a jest ich dużo, mają kałuże. No wiadomo, był duży śnieg jeszcze półtora tygodnia temu, przyszły roztopy, więc ta woda na piasku została. Ale tutaj jest czyściutko, w sensie piach jest niezalany, nie ma ani jednej kałuży, jest super i chłopaki się właśnie w górę bawią. O. Mati, jest Michaś. Idę sobie usiąść na ławeczkę i popatrzę, jak się bawią. Dzisiaj jest fantastyczna pogoda, zero chmur. Widok na góry jest fantastyczny. Co, Michu? Wow, też cię kocha Michaś. No, bardzo ładnie, no. Idziemy teraz do Szklanej... Gdzie idziemy teraz? Do Szklarskiej Szklanej. Boże, do Szklarskiej Poręby jedziemy. Czekajcie, otworzę auto. No, idź tam, wchodź. I jedziemy do Szklarskiej Poręby. Tam też może jakiś będzie widok fantastyczny na góry. Póki co wychodzimy z naszego środka. I jedziemy dalej. Idziemy w stronę jakiegoś wodospadu. Michałka bierzemy na sankach, ale jest bardzo wyślizgana trasa, jest ślisko. Tu już jakieś 300 metrów weszliśmy. Pani powiedziała nam, że mamy do wodospadu kilometr. O, trzymaj się mocno. Michał, trzymaj się mocno. Dobra, udało się. O, ale to jest naprawdę ciężko. Na sanki widzieliśmy, to jest masakra, ale no musimy tam wejść już. Tu go otoniemy. Michasia, więc może się uda. Idziemy na górę. Jesteś, Michałku? Wajchy? To są hamulce i troszkę mi hamuje i je obciąża. No ale dobra, damy radę. Idziemy dalej. Hej! Zjedź
co wam chciałam zrobić. A my nagrywamy. Uwaga, uśmiech! Obydwa? Okej. Ile? Jeszcze? Chodź. Oj. Idziemy. W aucie jest. Wodę z aucie. Mamy sobie podobno 15 minut według Google do wodospadu. Więc chyba tam będziemy szli dalej. Jest troszkę stramo. Pani mówiła, że to jest ostatnie 200 metrów, więc mamy nadzieję, że to jest ostatnie 200 metrów. Sanki puste. Idziemy już jakieś 20 minut. Z 20 minut. Jeszcze 300 metrów? No, to my z mamą pójdziemy do samochodu, gdzie się posiedzi, posiedzimy. Cześć, dobra, biorę. Idziemy. Doszliśmy, co, Michaś? Udało się. No, tylko wie, tutaj są schody. To musi rączki widać, daj rączkę. O. Idziemy powolutku. Dobra. I chodź. Ale wodospad. Udało się wejść. Michaś jest. Michaś. Wow. Wow. Orety. Zobaczcie, jak to wygląda wszystko. I uda później aż tam na sam dół. W dolinę. Nie miej siły już, wiesz? Wow. Daliśmy radę. Jestem z was dumny, ekipa. Mati, piątka. Mati, piątka. Nie ma tu żadnych innych dzieci. Michał, piątka. Ale jesteś najmłodszym członkiem tej brygady. Prawda? Chyba tutaj. A tu jest Kamieńczyk, skronisko. Idziemy na coś do picia. Ciepłego oczywiście. Chodźcie. Stąd przyszliśmy. Stromo, całkiem nieźle, ale się udało. Tutaj. Na górę wyjdziemy, zobaczymy. Porozmawiamy ładniej. Ła, się poślizgałem. Dobra, jesteśmy w schronisku. Na moim odpoczynku. O, tak wygląda schronisko. Ale ja dobrze, zaraz ją się kupi. Dobrze, do jedzonka, spoko. Zobaczymy, co jest za szybą. No, za oknami. Co? Z tobą przyszliśmy. Jak tu będzie można przejechać autem, bo tu dziadki przejechał autem, nas wezmą i pójdziemy tam na dół, bo nie będziemy chyba tu. Zobaczymy, jak się uda. Dobra, i to jest schronisko od wewnątrz. Dobra. Zamówimy sobie coś ciepłego do picia i może do jedzonka. Jesteśmy już na górze, tak jak mówiliśmy. Mamy zupkę zamówioną. Dwie pomidorówki dla chłopaków.
i... Ja chcę sobie mać. Cztery herbatki z cytrynką. Schronisko. Mogę cię pokarmić? Michałek też głodny jest bardzo. Jesteśmy dumni z chłopaków, że weszli tutaj, bo naprawdę Michał jest chyba jeden z młodszych tutaj alpinistów. No ale muszę jeść. Smacznego. Mati? Proszę. Jestem bardzo zmęczony. No jeszcze musimy zejść na dół, wiesz? To jest takie proste. Dobra, czy jeszcze dmuchać? Gorąco, prawda? Nie wiem, o tym, czy mamy jeszcze zejść na dół. Słucham? Raczej nie sfruniemy. No właśnie. Ale nie możesz mi powtarzać, bo wtedy myślę, że bardziej... No patrzcie! Zobaczcie, jak fajnie wieje. No. Nie wiem, czy tak fajnie, ale wieje, no. Dobra. Widzimy się. Nie da się tutaj. Ale można. Chcieliśmy poprosić dziadków, bo zeszli na dół, bo nie doszli na górę. Żeby po nas przyjechali. Może żeby nas odebrali, ale pani mówiła, że tutaj trzeba mieć naprawdę bardzo dobre umiejętności, żeby tu wjechać. I jest nisko. I samochód to najlepiej napędem 4x4, a dziadki mają naprzód. Tak jak my zresztą. Dobra, to widzimy się na dole. Byliśmy w Kamieńczyku, czyli w schronisku Kamieńczyk. I teraz idziemy jeszcze tutaj na chwilkę zobaczyć ten wodopad z góry. Chłopaki tam za nami. Jeszcze jeden idzie, drugi jest na sankach. Wygłupiają się. Śnieg jest bardzo fatalny, bo jest, no odwidzisz i to jest takie, są bryły lodu w zasadzie, a nie śnieg. A jak już, to. Chodź chłopak, Mati, ty ślisko uważaj, wiesz? Tu zobaczymy sobie schronisko, czy ten wodospad. O, schronisko, co ja gadam? Stąd wypływa. Zobacz, Mateuszku, stąd wypływa, patrz. Gdzieś stamtąd to płynie. Ta rzeka rwiąca. I płynie tutaj. Miałku, malutku. I płynie aż tutaj. No i tam jest ten wodospad. Taki wysoki całkiem. Ale woda jest czysta. Wow. No całkiem fajnie to wygląda. No a my musimy schodzić na dół. Musieli późno. No idziemy, no siadaj. Idziemy na dół, słuchajcie, dobra. Co my się idziemy na dole. Już nie będę nagrywał drogi powrotnej, bo jest po prostu niewygodnie bardzo. Zajęło nam to jakieś 2,5 godziny, żeby tam wejść i zejść, ale udało nam się, jesteśmy już. Dzieci są w samochodzie, sanki też. Ale powiem wam, że gdyby nie sanki, to ciężko byłoby zejść. Pod górkę jeszcze dziećmi jakoś weszliśmy i było ok, ale gdybyśmy musieli teraz chodzić na dół bez sanek, to byłoby bardzo ciężko, bo ten śnieg naprawdę to jest lodowisko, a nie śnieg, więc sanki dużo nam pomogły, żeby dzieci sprowadzić się bezpiecznie na dół.
Już mamy wieczór. Chłopaki grają w piłkę tutaj na naszym podwórku. Mamy domek z ogródkiem, tak to wygląda. Tam z tyłu jest siatka, więc stąd nawet się nie da przejść ani z tej, ani z tamtej strony. A to nasz domek z zewnątrz. A tu chłopaki grają Ligę Mistrzów. To jest finał. Jest 1-1. Mecz bardzo wyrównany. Real Madrid kontra Bayern Monachium. Kto wygra tego, kto strzeli tego gola decydującego? Czy Mateusz, czy Michał? No i tak wyglądają domki. Są bardzo fajne, przyjazne, ciepłe w środku, chociaż jest w nocy mróz, przynajmniej minus 3 stopnie. Tutaj takie kamyczki są wysypane. Tu gdzie Michał poleciał. No i tak to wygląda. Z naszej perspektywy. No ja. Taka sytuacja, nie ma prądu na całym, w całym ośrodku. Tylko włączyła się lampka awaryjna, taka LEDowa. A zobacz, wszędzie jest ciemno. Lampki się palą. Latarnie się palą, ale ludzie powychodzili, nie? Tak mówi tata. I w domkach nie ma prądu, natomiast latarnie są. Także myślę, że to jest chwilowe. No ale prądu nie ma. Tylko taka awaryjka się pali. Na górę pójdziemy zobaczyć. Nie ma, przecież ciemno. Nawet nie uciekniemy, bo ślaba nie. Cześć, Michaś, no tu nie widać, to jest Justynka i hej. Michałek, no ale nie widać. No dobra, to idziemy wszyscy na dół. No to idziemy na dół, bo tu mamy jakąś taką dziwną poświatę. No, tyle.